większość ludzi nie rozumie, że jedno z najbardziej podstawowych praw sprzedażowych jest to, że ludzie od kogo chcą kupować? Podobnie do siebie. Co? Podobnie do siebie. Od siebie chcą kupować. Odpowiadam na razie na jedno. Podobnych do siebie. Kolega z Radomia. To miasto jest bardzo ważne, to jest jedno. Powiem wam ciekawostkę. Ostatnio zdałem sobie sprawę, że Bóg mnie w różne miejsca wstawia. Bo są trzy miejscowości, cztery miejscowości, z której leje cała Polska. Pierwsza to jest Bolcza Kunina, nie? Nie wiem, czy kojarzycie taka. Ja mój dom pierwotny jest koło Bolczej Kuniny. Drugie to jest Wąchock. Starachowice są koło Wąchocka. Nie? Trzecie to jest Radom. I czwarte Sosnowiec. Wiem, gdzie będę mieszkał za 3 lata. Bóg ma plan na mnie. No myślę, że się przyjaciel. No zobaczcie, bardzo ważna rzecz. Ludzi podobnych sobie. Jest to jedno z mitów. Jak profesor Robert Cialdini opisywał, i teraz jeszcze raz zachęcam was do studiowania tych tematów, bo tylko zrozumienie, przeczytanie może wprowadzić cię w błąd. Jedną z teorii profesora Roberta Cialdiniego, czyli z teorii wpływu społecznego, mówi o tym, że kiedy jesteśmy podobni do ludzi, albo ludzie są podobni do nas, to mamy do nich większe co? Zaufanie. To jest jasne. Ale tam temat polega na tym, że mamy do nich zaufanie, ale nie z powodu tego podobieństwa my podejmujemy decyzję jaką? Zakupową. Zaufanie polega na tym, że mi jest łatwiej podjąć decyzję zakupową, ale nie rozwiązuje całej teorii, dlaczego ktoś podejmuje decyzję zakupową. Czy to jest zrozumiałe teraz, o co mi chodzi? I teraz ważna rzecz, od kogo ludzie kupują? I teraz my wiemy, poczekajcie, że po 2020 roku, dlaczego po 2020 roku, i teraz wam coś muszę bardzo ważnego przekazać. Żyjemy w epoce, która jest epoką informacji personalnej, czyli jest takiego indywidualnym, personalnym odzwierciedleniem tego, czego człowiek potrzebuje. Do 2000 roku mieliśmy epokę industrialną, czyli jaką epokę? Produktu, tak? Miałeś dobry produkt, to ludzie go co? Kto robił biznesy przed 2000 rokiem? Jakbyś... Szacun, nie? Produkt, dobrze mówię? Miałeś dobry produkt, to było to? Bo produktów co było? Było miało. Po 2000 roku pojawiły się social media. Zwróćcie uwagę. Co się stało po 2000 roku? Bardzo wzrosła tak zwana epoka informacji, czyli ten, kto miał dostać informacji wartości dodanej, był zdecydowanie lepszym co? Handlowcem. Liczyły się kompetencje. W 2020 roku pojawił się potężny strach i tak zwana przejście całe ludzi do internetu. Dlaczego? Jest taka agencja, ona się nazywa Data Forrester Science. W 2015 roku, i tak chcę, żebyście coś zobaczyli, jak to zobaczycie, zrozumiecie, dlaczego się coś zmieniło. W 2015 roku Data Forrester Science, czyli jedna z największych wywiadowni gospodarczych na świecie, zatrudniająca ponad 1100 najlepszych naukowców biznesowych, którzy są opłacani przez największe korpo, określiła, że do 2020 roku, czyli patrzcie, ile to lat temu było, określiła, że cały rynek sprzedaży przeniesie się do online'u w takim stopniu, że w 2015 roku rynek tradycyjny wynosił tam 93%, 90 powiedzmy 4 nawet procent, a rynek sprzedażowy online'owy w kwestii wolumenu wynosił około 6 do 7% i określił, że po 2020 roku będzie wyglądało to w ten sposób, że 53% to będzie online, a 47% to będzie rynek tradycyjny. Czyli miała nastąpić co? Rewolucja. I teraz niesamowita rzecz się stała, bo my dzisiaj wiemy, że to się co? To się stało. Tylko że teraz popatrzcie, zwróćcie na to uwagę. W 2015 roku korporacje już wiedziały, że zmienia się system komunikacji na świecie. Że zmieniamy system komunikacji do klienta. Że już nie będzie ten system komunikacji na podstawie języka korzyści, dzisiaj to obalę, tylko na podstawie argumentacji logiczno-emocjonalnej, czyli straight line'owej komunikacji serca w oparciu o ograniczenie strachu. I oni to wiedzieli w 2015 roku. Oczywiście agencja Data Forrester Science rzadko się myli. To żebyście to wiedzieli, naprawdę rzadko się mylą. Jak oni dostali tę informację, to patrzcie, co się dzieje. Dzisiaj ludzie ciągle zaczynają się zastanawiać, co zrobić, żeby lepiej sprzedawać.
Popatrzcie, oni 7 lat temu dostali tą informację. I teraz mam do was takie pytanie, szczerze, czy kto dzisiaj się dowiedział, że coś takiego jest, dopiero? Patrzcie, ile osób. I uczciwie, nie? I teraz patrzcie, 7 lat temu oni już to mieli. I my wiemy, co się dzieje teraz na rynku, co się stanie na rynku. Że teraz na rynku kluczem jest to, że jeżeli nie będziesz komunikował się w określony sposób, to nie dotrzesz do tych klientów. I teraz jedną z bardzo ważnych aspektów dotarcia do tych klientów jest zrozumienie aspektu strachu. I teraz patrzcie, dlaczego, od kogo ludzie kupują? Ludzie będą kupować od tych, którzy zapewnią ich, że ich strach jest jaki? Iluzją. Czy teraz rozumiałeś, co dzisiaj powiedziałem? Ludzie nie do 2020 roku sprzedawałeś ludziom produkt, mówiąc, przekonując ich, że ten produkt, który masz, bądź usługa, którą masz, jest w stanie dać im to, czego oni co? Potrzebują. Patrzcie, prosta rzecz, zgadza się? Problem jest teraz taki, że to już nie działa. Dlaczego? Bo ludzie potrzebują teraz, i teraz to sobie zapiszcie, przekonania, że to ty jesteś przekonany, że masz dla nich najlepsze możliwe rozwiązanie na to, czego potrzebują. I teraz moje pytanie jest, widzicie różnicę, o co mi teraz chodzi? Oni potrzebują którego przekonania? Twojego. Dlaczego? Bo żyją w permanentnym czym? Strachu przed brakiem informacji.